nauczycielki oraz nauczycielek chciałabym powitać na naszej biesiadzie panią dyrektor zespołu szkół w Kurzętniku, Krystynę Wójcik-Wiśniewską, panią wicedyrektor Renatę Rydel, wicedyrektora Jana Potomskiego. Witam również zastępcę wójta, panią Teresę Łądkowską. Nie wiem, czy już przybyła pani Grażynka Deranek, dyrektor GOPS-u w Kurzętniku. Czy jest? Bardzo serdecznie witam grupę teatralną Fantazja z panią Anną Szramowską. Serdecznie wszystkich, witamy wszystkich miłych naszemu sercu gości, w szczególności nasze kochane, nieocenione mamusie i kochanych, cudownych tatusiów. Witamy również sprawdzonych przyjaciół przedszkola, na których jak zwykle możemy liczyć, czyli rycerza Artura, sekcję boksingu z panem Leszkiem Jobsem na czele. Zapraszam teraz panią dyrektor o uroczyste otwarcie biesiady. Jest nam niezmiernie miło, że państwo zaszczycili nas swoją obecnością, że chcemy się jeszcze w dzisiejszym zwariowanym świecie spotykać. Dzisiejsze spotkanie to również kolejna edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które również chcemy w ten sposób uczcić właśnie wspólnym spotkaniem, biesiadowaniem, obserwacją naszych milusińskich i ich umiejętności. Proszę państwa, jest mi niezmiernie miło, że tak licznie tutaj odwiedziliście. Jest nam niezmiernie miło, że będziemy mogli podziwiać nasze pociechy. Chciałabym w tym momencie już podziękować wszystkim paniom za przygotowanie i oczywiście wszystkim mamom, wszystkim tatom życzyć wszystkiego najlepszego z okazji i święta, które niedawno było i niedługo będzie. To proszę państwa, rodzice są pierwszymi nauczycielami. My tylko wykonujemy zawód i staramy się czerpać z waszych umiejętności to, co jest najważniejsze i przekazywać państwa dzieciom, żeby były radosne, żeby były ciekawe świata, żeby chciały się uczyć i przede wszystkim, żeby były dla nas pociechą. Oczywiście naszą biesiadę u Jagieły uważam za otwartą. Brawo! Brawo! Biesiada u Władysława Jagieły jest wpisana w tradycję naszego przedszkola od wielu lat. Właśnie na niej obchodzimy święto rodziny i w tym roku 584. rocznicę śmierci naszego patrona. Tradycją tej biesiady jest również nadanie tytułu przyjaciela przedszkola osobom, dzięki którym możemy wzbogacać pracę z dziećmi, zaspokajając ich ciekawość. Teraz proszę o wystąpienie tutaj pani Małgosi Prokop i grupy teatralnej Fantazja z panią Anią Szramowską. Zapraszam. A to na środeczek. I jeszcze grupę, tu zapraszamy. Reprezentacje, nie wszyscy. Dobrze, dobrze. Za okazywaną przez państwa życzliwość i przyjazne dłonie, które nas wspierały w pracy podejmowanej dla dobra dzieci, za dobre serca, które pochylały się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwe dusze, które przynaglały do czynienia dobra i za bezinteresowną pomoc w realizacji naszych zadań, która wywoływała radość i uśmiech na twarzach naszych dzieci. Przyznajemy grupie teatralnej Fantazja i pani Małgorzacie Prokop tytuł przyjaciela przedszkola i od tej chwili stawiamy wszystkim za wzór.
Dziękuję bardzo. Grupie Fantazja przede wszystkim dziękujemy za przepiękne, pouczające, pełne radości przedstawienia. Pani Małgosi, która dziękujemy za te przepiękne role, w które się wcielała, za Elzę, za kaczkę dziwaczkę i wiele, wiele innych. I prosimy o więcej. Niech to będzie dla nas wszystkich okazja do spędzenia razem miłych chwil, do wspólnej zabawy, a przede wszystkim do złożenia podziękowań naszym rodzicom za pomoc, dobre słowo i miłość, której nic nam nie zastąpi. Teraz może powiem w imieniu dzieci. W to wasze święto, nasi kochani rodzice, chcemy wam zaśpiewać, zatańczyć. Wszystko, co robimy dla was, robimy z wielkiego serca i dlatego, że was tak mocno kochamy. A więc dłużej nie przedłużajmy i nasz występ zapraszamy. Jak zwykle liczymy na wasz aktywny udział i brawa. Przyrzekacie, że będziecie nam pomagać w biciu brawa i jakby podkręcaniu dzieci do występu lepszego? Rodzice? No, mam nadzieję, że dotrzymacie słowa. To zaczynamy teraz, tak? Thank you.
Wow.
Come on.
Teresę Łytkowską o kilka słów. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dzisiaj chciałam się zwrócić do Was, drogie dzieci. Tak pięknie wyglądacie. Wiem, że jesteście największymi, najkochańszymi skarbami dla Waszych rodziców. Jesteście dzisiaj uśmiechnięci, radości. Radośni. Życzę Wam, żeby każdy Wasz taki dzień był radością. Byście byli tymi najpiękniejszymi, najkochańszymi dziećmi Waszych rodziców. A to, że czasem coś tam nie tak wyjdzie, to macie prawo. Żyjecie jeszcze teraz w tym okresie beztroski. Obyście jak najdłużej w tym okresie byli, bo kiedyś dorośniecie, to będziecie już mieli takie obowiązki jak Wasze dzieci, żeby się troszczyć o swoje dzieci i wychowywać. Życzę Wam radości, pogody, ducha i rodzicom przede wszystkim, że dziękuję za tak wspaniałe wychowanie, żeby nasze Panie były zdrowe. Wszystkiego najlepszego. Warsztatowych wspólnie przez rodziców i dzieci. I promujemy również dzisiaj zdrową żywność, oprócz tych kiełbasek oczywiście, szaszłyczki owocowe, jest też pyszny chleb ze smalcem, kawa, herbata i napoje dla dzieci. Swoje umiejętności w króciutkim pokazie. Myślę, że te osoby, które zostały, tu nam poklaszczą trochę. Inni niech jedzą, będzie zgaga. Także dobra, na początek zapraszam wszystkich tu do przodu przedstawić się szeroko zgromadzonej publiczności, której dziękujemy serdecznie. I tak jak według ustalonego programu zapraszamy Oskara. Wiem, że będzie gwiazdo wieczoru.
Dobra, Oskar, starczy. Zostaw na później, bo wszystko zrobisz i kolejny. Łukasz, po kolei, szybciutko, 5-6 sekund i wracamy. Szybko, dynamicznie. I następny. Jest Andrzej Kaszkiewicz. Absolwent tego przedszkola, żeśmy go tutaj wyciągnęli na świat. Trenuje w trzeci roku na sekcji. Dobra, Andrzej, nie, wszystkiego nie zdradzaj. Wszystkiego nie zdradzaj. I pierwszy z bliźniaków, z daleka nie widzę, który? Kamila, bliźnie przynosi, dobrze. Ale szybciej, szybciej, Kamil, bo zobacz, silno jest, wiatr wieje. Chyba, że się boi, że cię tutaj gdzieś porwie. Dobra, zapraszamy Dawida. Dobra, Dawid, dobra. No i teraz dziewczyny, nasze gwiazdy tutaj. Samantha Clay. Sprzed miesiąca. Dobra, Klaudia, brązowa medalistka, troszkę wyższej kategorii wagowej. Nie będziemy zdradzać tutaj wagi Klaudii. Fakt jest taki, że mocno bije. Dobra, dziękujemy. I na końcu Mieszko. Siemiątkowski, aktualny już polski z wysiadła. Kadet młodszy do 42 kg. I teraz tak, ustawiamy się szybciutko po kolei, przekopiemy randka, wpierw lewa noga, a później prawa, szybciutko, jeden za drugim. Jeden za drugim, szybko, 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 to jest wszystko za wolno. Raz, dwa, trzy. Nazywam się Artur i jestem rycerzem z Bractwa Rycerskiego w Zamku Kurzętnik, tutaj na Górze Zamkowej. Od paru lat trenuję sportowe walki rycerskie, czyli takie średniowieczne sztuki walki, można by powiedzieć. Gdzie rycerze ścierają się w pełnych zbrojach, jest to sport pełnokontaktowy. Rycerze są ubrani w takie zbroje, jak mam na sobie ja. Jest jeszcze tutaj hełm i miecz, którym walczymy. Ta broń jest oczywiście zatępiona, żeby się nie pozabijać, ale jest to sport dosyć ostry. Ale żeby również młodsi mogli z niego korzystać, znaczy go trenować. Do dyspozycji dzieci są kaski, pianki z maskami plastikowymi, miecze są piankowe, także też odbywają się w to zawody. Dzieci mają i Mistrzostwa Polski, i Mistrzostwa Świata, także w Polsce jest dosyć mocna grupa dzieci z sukcesami w tej dyscyplinie sportu. Także możemy zobaczyć, jak wygląda taka walka dzieci, czyli przyszłych takich dorosłych rycerzy, którzy kiedyś mogą zawalczyć w takim prawdziwym turnieju na prawdziwą broń. I z tego co wiem, jest tutaj kilku chętnych, czy kilkoro chętnych dzieci, które mają się zmierzyć. I pierwsza para, zapraszam do mnie, odważnych. No, cześć, jak masz na imię? Dobrze, super. To dobierzcie sobie kaski, nie wiem, kto jaki chce kolor. Stajemy teraz naprzeciwko siebie i jako, że rycerze, można powiedzieć, wymyślili zasady fair play, które obowiązują w dzisiejszym sporcie, przed walką należy sobie podać rękę albo się ukłonić. Musimy się przywitać przed walką. I tak samo walkę zakończymy. Na hasło walka zaczynacie, tak? Można się uderzać wszędzie. Oczywiście nie z jakąś tam przesadą. Na walkę, na hasło stop, kończymy walkę i sobie dziękujemy za walkę, ok? Gotowi? To walka!
ci broń, czekamy, okej. Dobra, jesteś gotowy? Walka. I stop! Stop, 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 stop. Podziękujemy sobie za walkę. Yes.